Pracownik Malaysia Airlines oskarżony o molestowanie w samolocie. To był nie najlepszy rok dla Malaysia Airlines, a teraz jeszcze oliwy do ognia dolał steward oskarżony o molestowanie na pokładzie samolotu. Australijka Laura Bushney twierdzi, że była molestowana przez stewarda podczas lotu MH20 z Kuala Lumpur do Paryża. Bushney powiedziała pracownikowi, że czuje się niekomfortowo lecąc ich linią po ostatnich tragediach. Steward Maud Rosli bin Abkarim postanowił ją uspokoić. Jednak jego pomysł nie spodobał się pasażerce. Karim usiadł obok Bushney i zaczął masować jej nogi. Kobieta mówi, że jemu podobało się to bardziej niż jej samej. Jednak nagle steward poszedł o krok dalej. Mężczyzna stara się ją uspokoić, ale ona jedynie krzyczała: "Chcę wysiąść z tego samolotu!" Kobieta została przeniesiona do pierwszej klasy, gdzie mężczyzna poprosił ją, by nikomu nie mówiła o zdarzeniu, bo on ma rodzinę. Bushney wkurzyła się jeszcze bardziej. Masz rodzinę i robisz takie rzeczy? Co z tobą jest nie tak? To gwałt! Kiedy wylądowali w Paryżu, Bushney została zabrana na komisariat w celu wyjaśnień, a Karim został aresztowany. Malaysia Airlines po incydencie powiedziało, że bezpieczeństwo i komfort ich pasażerów jest najważniejszy oraz że będą w pełni współpracować, by doprowadzić śledztwo do końca.